ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. Słowa Zbigniewa Herberta o żołnierzach wyklętych przez bardzo wiele lat oddawały rzeczywistość, jaka roztaczała się wobec ludzi podziemia antykomunistycznego. Nawet po 1989 roku milczano lub mówiono szeptem o historii młodych dziewcząt i chłopców walczących w lasach w latach 40. Dopiero od 1 marca 2011 roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nowe święto państwowe ma przywrócić do panteonu bohaterów narodowych tych, którzy stanęli do walki przeciwko sowieckiej okupacji. W naszym mieście obchody zorganizowano po raz drugi, ale po raz pierwszy miały one tak uroczysty wymiar. 1 marca ulicami Bełchatowa przemaszerowali bełchatowianie, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Później oddali hołd, składając kwiaty pod pomnikiem pamięci bełchatowian. Niedzielne obchody zakończyła msza święta. Dzisiaj udało nam się właśnie sprowadzić poczty standardowe, tutaj rekonstruktorów na koniach, także wyglądało to bardzo fajnie i mamy nadzieję, że w przyszłych latach będzie równie okazale wyglądały te marsze. Staramy się przypominać o naszych bohaterach. Jako Stowarzyszenie Bełchatowie dla Narodu właśnie organizujemy takie rzeczy, ale jest też szereg innych inicjatyw tutaj na terenie Bełchatowa, które starają się również przypominać właśnie o tych bohaterach. No mamy nadzieję właśnie, że takie marsze spowodują to, że takie pamięć o nich przebije się również do podręczników szkolnych i po prostu będą pokazywani jako wzór dla młodzieży uczącej się w szkołach. To właśnie dla niej na kilka dni przed oficjalnymi uroczystościami zorganizowano pierwszy piłkarski turniej ku chwale żołnierzy wyklętych. Gospodarzem sportowego przedsięwzięcia był ekonomik. Co cieszy, na parkiecie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych. Cieszę się przede wszystkim, że rywalizacja sportowa była taka istotna tutaj w kontekście historycznym, bo przecież poświęcona żołnierzom wyklętym, dla mnie jako historyka jest to szczególnie miłe. To jest najlepsza forma, taka forma, która nie jest formą typowo akademicką. Gdy coś się dzieje, gdy jest turniej piłki nożnej, gdy jest jakaś inscenizacja historyczna, gdy jest pokaz multimedialny, takie formy przemawiają do dzisiejszej młodzieży, one są najlepsze i myślę, że coś tam w pamięci na pewno zostanie historycznego, mimo że turniej piłki nożnej. W tym roku po raz pierwszy młodzież ponadgimnazjalna wzięła udział w turnieju piłki nożnej ku chwale żołnierzy wyklętych. Jestem ogromnie dumna z ich postawy, że w ten sposób również chcą oddać cześć zapomnianym przez wiele lat bohaterom, takim jak Inka czy rotmistrz Pilecki. I jest to dla mnie naprawdę ogromna radość. W naszym mieście jest po raz trzeci, a w tym roku rzeczywiście po raz pierwszy wpisany. Miejmy nadzieję, że nie ostatni, że to już będzie święto cykliczne. Wciąga to młodzież, która przy okazji wie, o co ten turniej jest i dlaczego. To jest wspaniała sprawa. Wśród piłkarskich drużyn najlepszym okazała się być ta z trzeciego LO. Drugie miejsce na podium przypadło ekipie z ZSP nr 3, a trzecie drugiemu LO. Następnego dnia, w piątek 27 lutego, w Miejskim Centrum Kultury odbyło się kolejne przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do młodych. Koncert Bartłomieja Kurowskiego oraz wykład doktora Dariusza Roguta. Wydarzenie kulturalno-oświatowe połączono z wystawą broni z czasów II wojny światowej.